Witajcie, tu Osti z Kości i Radar. Dzisiaj mamy dla was topkę minigierek takich, które weźmiecie sobie w dużą kieszeń, ale już na pewno zmieścicie sobie do plecaka. Gierki, które nie potrzebują jakoś wiele miejsca, więc są to świetne tytuły takie, żeby właśnie zabrać sobie na jakiś wyjazd. Może gdzieś tam będziecie jechać, nie wiem, pociągiem, może będziecie gdzieś pod namiotem, albo będziecie chcieli po prostu sobie gdzieś tam na wakacjach na kocyku zagrać. No to właśnie będą takie gierki w sam raz do tego. No i co? Zaczynamy Radar, jedziesz. Zaczynamy od Gejsz, od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Nie jest to może najnowsza gra, bo jest z 2017, ale ja już tu w środku mam dodatek pyrkonowy teraz, który wprowadza 7 nowych zestawów kafelków, bo w grze walczymy o przychylność 7 gejsz. Szybko to wyciągniemy. Mamy 7 takich od 5, 4, 2 trójki mamy i 3 dwójki. I w podstawowej wersji były kafelki akcji 4, każdy miał 4 takie same w swoim kolorze i zagrywał akcję poprzez zagrywanie kart. Już nie będę się teraz tu w zasady podstawki zagłębiał, powiem o co chodzi w tym dodatku. Dodatek wprowadza, czekaj, gdzie to odłożyłem, 7 nowych zestawów kafelków, tylko że tutaj nie wyprodukowano kafelków, tylko zrobiono to w taki sposób, że każdy dostaje taką oto kartę, na której ma nowe kafelki ponumerowane od 1 do 4 i zaznacza to sobie takimi malutkimi kafelkami też od 1 do 4, którą akcję zagrał. Więc do gry, która już była naprawdę niezłym hiciorem, takim dwuosobowym, dostajemy nowych 7 zestawów. Drugie życie. Drugie życie, dokładnie. Więc zaczynamy to dosyć ostro z Anią ogrywać, bo też naprawdę fajna gierka. Jak nie próbowaliście w Gejsze, to zagrajcie w Gejsze. Jak się wam spodoba, to spróbujcie kupić dodatek. Nie wiem, czy to już jest w sprzedaży, to było na Prykonia tylko, ale czy to już jest? No jest to promka do zdobycia u Naszej Księgarni, więc teraz pewnie gdzieś tam się będzie pojawiała na różnych wydarzeniach. Ale nawet jeśli nie macie tej promki, to same Gejsze i tak są naprawdę świetne. My na tyle dużo to gramy, że nawet mamy karty ofoliowane. No warto dać w koszulki, żeby karty nie zajechać. Czyli to była nasza pierwsza propozycja. Trochę powietrza jest w tym pudełku, ale do plecaka się mieści, bo z Anią przetestowaliśmy. Dokładnie, zawsze można wyjąć w ogóle tak, same karty, takiego zapakować sobie we folikę, żetonik i ten. No fajna właśnie w tej grze jest to, że jest taki minimalizm. Zagrywamy te karty poprzez akcję, troszkę mieszamy, zawsze jedna karta w ogóle nam odpada, więc nie wiemy jakiej karty w grze nie ma. Będziemy zagrywać w ciemno czy odsunięte karty po to, żeby właśnie zdobywać przewagi u danej gejsz. No i ten, który zdobędzie odpowiednią liczbę gejsz czy punktów, które te gejsze mają. 4 gejsze albo 11 punktów. Albo 11 punktów. Tak jest. Tak. Bardzo fajna gierka, naprawdę wiedząc po prostu w tej przynajmniej podstawowej wersji, jakie mamy karty, jakie wartości, jakie zdolności, no staramy się oszacować, zobaczyć co być może chciałby zdobyć przeciwnik. Wiemy jakie my mamy karty na przykład na ręce, no to już wiemy czego przeciwnik nie ma, więc być może przeciwnik będzie chciał iść w tę gejszę czy w tamtą. Naprawdę świetna gra do kombinowania. I teraz tak, jeszcze dostała 7 nowych zestawów kafelków. Tak, czyli naprawdę drugie, trzecie i pewnie czwarte. 7 żyć. Czwarte życie. Koty. Dobra, to jak już jesteśmy przy japońskich klimatach takich, no to ja wyskoczę Spy Kit, gdzieś tam pewnie już widzieliście to u nas na kanale, bo ja jestem po prostu zafascynowany tym tytułem. Gra to, tak jak mówiłem, japońskie klimaty, kaiju, czyli takie godzille, potwory, tam, które atakują zazwyczaj Stany Zjednoczone, czy właśnie tą Japonię i wielkie roboty, mecha, takie powiedzmy pancerze wielkie wspomagane. Oczywiście cała ta historyjka jest tylko po to, żebyśmy po prostu kulali sobie takimi dwiema kośćmi, po to, żeby zbierać sobie karty tych potworów kaiju, bo wtedy będą pokonane potwory. Każdy potwór ma na dole wartość, no i jest to dość istotne, bo wartości te to będą punkty, ale także wartości, które będą potrzebne na kościach, żeby te karty w ogóle zdobyć. Oprócz mnóstwa kart mamy też żetony do naszych mechów, żetony obrażeń, które możemy dostać, taką wypasioną od razu wypraskę, która robi nam zapodajnik, i wyścielane pudełeczko, więc jak rzucamy kosteczkami, to jest piękna cisza. No i teraz każdy z graczy będzie dostawał karty kaiju tak długo, aż będzie miał 10 lub więcej w sumie ich wartości. Następnie wyłożymy 8 kart w stół, no i będziemy mieli te nasze kości i 6 mechów, które mają takie dubelki i pod spodem odpowiedni do nich żeton. No i w naszej turze rzucamy sobie kosteczką, no i powiedzmy wypadł nam wynik 4 i 2. To oznacza, że mogę wziąć sobie za dwójkę tego kaiju, tego potwora właśnie z dwójeczką, za czwórkę będę mógł wziąć takiego z czwórką, mało tego, mogę nawet za obie kości, jeśli takie akurat są w stole karty, wziąć obie, czyli mogę i dwójkę i czwórkę, ale mogę także zrobić z tego sumę i zabrać kartę 6, czy różnicę i zabrać kartę 2. Karty, zanim weźmiemy ze stołu, a mamy jakieś na ręce, to te z ręki możemy zagrać, bo karty oprócz tego, że mają swoje wartości, które będą także punktami właśnie na koniec, no to większość kart też ma w rogu ikonkę i jakieś swoje zdolności. I może być to przerzut kart, ustawienie kostki na dowolny wybrany przez nas symbol, podkradanie karty, czy akurat coś, co możemy rzucić w każdej chwili, zablokowanie czyjejś karty, czyli ktoś sobie, a to ja zagram sobie kartę, żeby przerzucić kość, czy wręcz ustawić kość na swoją wartość. Wiadomo, że to już jest karta, która kosztuje dużo punktów, a ten ktoś musi ją zagrać i tak naprawdę odrzucić, stracić te punkty, a my mu mówimy nie, basta, ja ci to blokuję. Co prawda ta zabawa też nas kosztuje aż 6 punktów, bo tyle jest warta ta karta, ale dla trochę złośliwości, czemu nie? Oprócz tego, jeśli na kościach pojawi nam się dubel, to sprawdzamy, gdzie jest aktualnie mech z dwoma czwóreczkami. Takiego mecha bierzemy do siebie, a także żeton kładziemy przed sobą. Bo teraz, jeśli dowolny gracz także wyrzucić dwie czwórki, no to my musimy zrobić z naszych kart wachlarzyk, a on nam kradnie kartę. Jeśli ukradł akurat tego mecha, no to bierze go do siebie, łącznie z tym żetonikiem. Jeśli ukradam cokolwiek innego, no to dostaję po prostu tamtą kartę, chociaż są tu karty trójeczki, które nic nie robią, znaczy nie mają zdolności, ale jeśli ktoś nam ją akurat ukradnie, to nie dosyć, że ją odrzuca, to jeszcze dostanie minus 3 punkty. No i tak gramy do momentu, aż skończą się karty, rozegramy jeszcze jedną rundkę do końca i podliczamy punkty. A punkty to właśnie wartości na tych kartach. Każdy mech, który u nas jest, będzie wart 15 punktów. Oprócz tego osoba, która ma najwięcej, no gdzieś mi tu teraz uciekło, najwięcej pszczółek o wartości 1, no to swoją kartę, podpowiadajkę obraca na drugą stronę, a ta karta będzie warta, oczywiście teraz też w tym natłoku kart gdzieś mi tu zaginęła, a nasza karta podpowiadajka, która pokazuje, co oznaczają dane ikonki, co dane karty robią, będzie warta 15 punktów. I tyle. No super szybka gierka, musimy kombinować, mamy tę negatywną interakcję, liczymy, że ktoś nam nie zgarnie kart, które sami byśmy chcieli zdobyć, cieszymy się, kiedy wypadnie nam ten dubel i zdobywamy mecha, no mniej się cieszymy, kiedy komuś wypadnie i nam kradnie kartę. No naprawdę jest dużo tu fajnej gry, ciekawej interakcji, troszkę gdzieś tam pewnie krzyczenia nad stołem, super takie komiksowe ilustracje tych mechów, tych kaiju, naprawdę wykonanie na najwyższym poziomie, a wszystko to za niewielkie pieniądze, bo dosłownie chyba 50 tam parę złotych gierka kosztowała, a do tego, no do takiej większej kieszeni się zmieści, a jak nie, to na pewno w plecach wrzucicie. No, i tyle. Kolejna nasza propozycja to tutaj od wydawnictwa Muduko Level 10. Mamy tu akurat teraz kooperację od 1 do 5 graczy. na około 20 minut. Fajnie zapakowana, takie jakby mała konsolka. No w ogóle taki pixel art, tak, nie? Dokładnie. O co chodzi? W zależności od ilości graczy rozdajemy sobie karty między siebie. Mamy tutaj 8 światów i musimy zagrywać je w kolumnach. Karty są ponumerowane od 1 do 8. Mamy karty 0, które są resetem, czyli po karcie 0 zagrywamy od nowa. No to bardzo, tak? Mamy też kartę pauzę, którymi sobie jakoś tam sterujemy poziom trudności tej gry. W zależności, jeżeli chcemy mieć łatwiej, no to więcej takich kart wtasowujemy sobie w talię. O tyle jest trudno, że nie możemy kontynuować rozgrywki, jeżeli nie mamy ukończonej pierwszej kolumny. Między sobą nie możemy też sobie mówić, kto jakie ma cyfry tych kart. Możemy ewentualnie się porozumiewać w takiej zasadzie, że ja mam tego świata więcej, ty masz tego świata więcej. Tak. Zostaw mi, nie psuj tutaj. Do tego wszystko w takiej fajnej, właśnie jak tu Osti mówił, pixel art. Jak się pokłócicie, to możecie sobie zagrać solo, a jak się nie pokłócicie na wakacjach, to nawet do 5 graczy. Fajnie to nawet na solo, bo wtedy masz więcej kart na ręce. Jak jest więcej graczy, no to ci każdy ma tych kart na ręce mniej. Fajne. Mi się podobało, w każdej ilości grałem to sam, z Ulą, a sam tak rzadko grywam, że tak powiem, a tutaj powiedzmy mściłem się już po którymś razie, jak mi się nie udało tego rozegrać, nie? No, na pewno jest to, że trzeba w kolejności, znaczy staramy się w kolejności te karty zagrać. Staramy się, tak. Nie wiem, czy mówię, że co rundę musimy jeden level zrestartować? Nie. Właśnie, co rundę musimy jeden. A tych resetów też mamy w każdym kolorze 2. Czyli też musimy planować, kiedy co zresetować, nie? Więc... No tak, no to często to jest planowanie, ale często też tak naprawdę chybił trafił, no też zależy od tego, co kto ma na ręce. Tak. No i... Nie graliście, spróbujcie, też nie jest droga ta gierka, więc... Jeśli graliście w The Game, nie? Bo to takie zbliżonym klimatem do The Game'ów, akurat to Foxy wydały, no to jest podobny, bardzo podobny patencik zbliżony. No i tak jak właśnie Radar mówi, no kurczę, można zagrać samemu, w kilka osób, w kooperacji, więc nie ma, że ktoś wygrał, że ktoś przegrał, nie ma negatywnej interakcji. Wszyscy wygrywamy albo wszyscy przegrywamy, co chyba będzie częściej, bo wcale ta gra nie jest taka prosta. Nie jest tak prosta, dokładnie, bo nie powiedzieliśmy, kiedy się wygra, po prostu trzeba wszystkie karty zagrać na stół. Tak, a to był jeszcze naprawdę niełatwe wyzwanie. Zresztą nie może być, bo gdyby kooperacja była prościutka, no to byście zagrali raz, dwa i gra by poleciała gdzieś w kąt. Dokładnie. Albo nie wiadomo gdzie tam, a tak można i grać. A jak ktoś właśnie jeszcze lubi taki retro konsolki, jakiś taki pixelartowy styl, to spoko, musi spróbować. To tak. Polecam. No dobrze. Szybko poszło, to teraz będzie jeszcze szybciej. Eye to Eye duel od Smart Flamingo. Najmniejsza gierka w tym zestawieniu, to jest naprawdę gra do plecaka, do kieszeni, prawie że do portfela. Ją wciśniecie. Dosłownie tam chyba 14 kart. Jest, nie 8, pomyliłem. 5 światów jest. No teraz to już za późno. Spoko. Dosłownie kilka kart. No i mamy, wszystko w ogóle na dzikim zachodzie się dzieje, mamy 3 karty ran, bo pierwsza osoba, która dostanie 2 rany, po prostu przegrywa, a będziemy się tu pojedynkować. No i będziemy mieli karty asa, króla, waleta, damy, no i oczywiście chodzi tu o siłę naszego ataku, ale każdy też dostanie na początku po karcie z uszkodzoną bronią, następnie rozdamy sobie karteczki i utworzymy sobie 4 stosiki. No i teraz najważniejsze, albo nie, jeszcze zanim wam powiem najważniejsze, no to po prostu będziemy zagrywać te karty na te stosy i mogę albo zagrać kartę z ręki na stos, to muszę zrobić w pierwszym ruchu, albo przełożyć ze stosu jednego na inny, albo mogę spasować. Jeśli chcę spasować, pukam w stół i robi kolejny gracz. Jeśli kolejny gracz spasuje, to na 4, no to po prostu jak najszybciej łapiemy którąś kupeczkę. Ewentualnie jeśli ja zapukam, gracz zagra, a ja w swojej rundzie znowu zapukam, no to też już w tym momencie łapiemy kupeczkę. No i na bazie tego, co tam się znajduje, no to będziemy zadawać obrażenia. Jeśli jest tam karta uszkodzonej broni, no to w ogóle nie wystrzelimy, czyli nie ma szans, żebyśmy w ogóle coś zrobili przeciwnikowi. Chociaż może być tak, że on też będzie miał uszkodzoną broń i nie stanie się po prostu nic. No jeśli nie mamy tych uszkodzonych broni, no to po prostu patrzymy, kto ma mocniejszy zestaw kart. No i ten, który miał słabszy, dostaje tę ranę. No i wydaje się to wszystko mega proste, no po prostu dokładam karty i łapię. Tylko że najważniejszą rzeczą w tej grze jest to, że tu nie patrzymy na stół. To jest pojedynek oko w oko, więc trzymamy te karty jak najbliżej siebie. Musimy patrzeć sobie tylko w oczy. Nie możemy zerkać na stół, więc tylko kątem oka obserwujemy, co tu się dzieje. A jest trudno zaobserwować, bo każda karta na dole jest beżowa, więc wcale nie jest tak łatwo zobaczyć, który to jest, jaki jest aktualnie kolor, więc staramy się to jakoś dojrzeć, ale patrzymy sobie cały czas w oczy, więc zagrywam kartę, później coś tam spróbuję przełożyć do innej kupeczki, znowuż zagram kartę, zapukam i pukamy. Oczywiście, gdybyśmy obydwoje poszli na ten sam stosik, no to osoba, która się spóźniła, w ogóle nie wystrzeli, bo nie ma żadnych kart, a ta pod spodem będzie rozpatrywała swoje karty. I tyle. No, te patrzenie sobie w oczy, te granie, gdyby nie te patrzenie sobie... Z boku się śmiesznie to wydaje. Tak, to w ogóle gra się wydaje niemożliwa. Ja pierwszy raz grałem z bratem i Ania patrzyła, to mówi, że nie rozumiała, z czego tyle śmiechu i... Tak. I tych wygupów, nie? Bo jakby w samych zasadach to jest, no nie, że bez sensu, ale jest mega proste, ale właśnie ten motyw tego patrzenia sobie w oczy i tego, że nie możemy zerkać. No to wtedy kto pierwszy? No tak, bo to też refleks, także świetnie oddaje takie westernowe pojedynki, a wszystko to w takim malutkim pudełeczku za mikro pieniążki, także jak będziecie mieli okazję, to znajdźcie sobie jakieś stoisko na wydarzeniu Smart Flamingo, czy po prostu gdzieś w internetach znajdźcie sobie tę gierkę i wrzućcie do koszyka, bo naprawdę czegoś takiego gwarantuję, że jeszcze nie graliście, a jest wręcz świetne na wakacyjne wyjazdy, czy w ogóle, żeby mieć ją przy sobie w każdym warunku. Można się pojedynkować w kilka osób. I ostatnia gra to ode mnie propozycja Papierowe Morze. Też już dużo o tej grze było mówione. Ja już 2 lata temu ją sobie przywiozłem, więc fajny taki trick-taking. Pierwszy raz zagrałem sobie na Board Game Arenie, jeszcze przed SN. Ja mówię, o kurde, zobaczymy. No i zagrałem drugi, trzeci, kupiliśmy. Generalnie... No jest też taki przypadek, bo jeszcze... Dzięki, takie wtrącenie, że dzięki zabawie na SN można było wygrać, trzeba było znaleźć osobę z taką samą przypinką. Przy zakupie gry losowało się przypinkę i ja miałem wtedy chyba tą syrenkę, która też jest tu w karcie, i jak na targach znalazło się osobę z drugą taką syrenką, to ta osoba dostawała egzemplarz. I tak jakoś było, że ktoś znalazł nas chyba, nie? Z takim... Tak. Nie, 3 osoby trzeba było znaleźć. O, i gość... No tak, 3 osoby, tak. I gościu, akurat siedzieliśmy przy stoliku, graliśmy w coś, gościu mówi, że ma jeszcze jedną babkę, zaraz przyjdą i jeszcze każdy dostał po grze. I w ten sposób gra ukazała się w Polsce. Dokładnie, więc... Nie wiem, tłumaczymy, o co chodzi, to już tyle było tych... No raczej, no chcesz zareklamować, pokazać w topce, no to mniej więcej musisz opowiedzieć. Mniej więcej musisz opowiedzieć. Trick taking. Dosyć ciekawy, zawsze dobieramy sobie jedną z tych kart, już bierzemy 2 w ciemno. No i trochę, bo pod tym kątem to widać nie będzie. Dokładnie. Zbieramy albo karty takie tutaj setów, mamy tam muszelki, w zależności ile mamy takich samych kart, dostajemy tyle punktów. W talii też mamy karty akcji, rekin, zabieramy kartę przeciwnikowi. Odpalamy to w momencie, kiedy z ręki zagramy taką parę. Rekin plus pływak, wtedy wybieramy sobie przeciwnika, zabieramy mu kartę. Mamy też parę rybek, też zagrywamy. Sama para już warta 1 punkt, to za chwilę powiem o co chodzi z tymi punktami. Wtedy po zagraniu rybek dobieramy sobie kartę z góry stosu. 2 łódki, kolejna runda. Co tu jeszcze mamy? No, że są kraby do brania. Aha, kraby do przeszukiwania stosów kart odrzuconych. Wtedy też sobie jedną kartę dobieramy. Gramy do momentu, kiedy uzbieramy 7 kart z tego, co zagraliśmy na stole lub mamy na ręce. 7 punktów, tak. I wtedy decydujemy. Albo mówimy stop, wtedy wszyscy pokazują karty, liczymy punkty, albo dajemy przeciwnikom ostatnią szansę. I w tym momencie, jeżeli oni nas nie przebiją, my dostajemy tylko całość punktów plus kolor, a oni tylko dostają za kolor. Ciężko się tą grę tłumaczy, ale jak ktoś raz zagra, to zaraz wszystkim się mniej więcej podoba, nie? Bo nikt nie może za bardzo chwycić tego spasowania, nie? Bo to jest najlepszy w tej grze motyw. Musisz tak myśleć, czy oni coś mają więcej od ciebie, czy nie mają. Czy tak warto zaryzykować, czy nie ryzykować. Znaczy, no bo w ogóle jeśli masz te minimum 7 punktów, no to się zastanawiasz, czy uzbierasz więcej, tak, czy powiedzieć pas. Bo mogę powiedzieć pas, ale często tego nie robię, bo widzę, co kto dobiera mniej więcej, tak, i mogę oszacować, że kurczę, chyba jemu dobrze idzie w tych kartach, to jeszcze przeciągnę z 2 rundy, bo zaraz pewnie on będzie mówił pas i tyle, no nie? Więc jest tu takie, no, hazardzik, takie ryzyko, czy już robić stop rundę, to raz, a dwa, czy jestem na tyle pewny siebie, że mam tak dużo punktów, że powiem dobrze, ludzie, macie ostatnią szansę. Wtedy ja się wykładam, a każdy jeszcze jedną rundę jakby rozegra, jeszcze jedną kartę będzie mógł, czy więcej nawet, zależy co zagra. Jest też opcja zakończenia rozgrywki od razu, jak uzbieramy 4 takie syrenki. A są tylko 4. Tylko 4. Chyba z 2 razy grałem taką partię, że ktoś uzbierał, to się cieszyli wszyscy, że ktoś no jak 4, na turnieju widziałem, że kurczę, pierwszy raz właśnie, że ktoś wyciągnął 4. kartę, pokazuje, ma wszystkie 4, a wtedy nie ma liczenia, bo normalnie gramy do iluś tam punktów, więc może być tak, że będziemy zagrali, nie wiem, z 3-4 rundy, bo to też jest różnie w zależności jak komu poszło, ile tych punktów zbieraliśmy, w ile osób gramy. Tak. A jeśli ktoś pokaże 4. syrenę, że ma na ręce, nie podliczamy punktów, nic się nie, od razu ta osoba wygrała i tyle. Tak, no i tutaj pudełko na pewno się do kieszeni zmieści, bo tutaj już nawet powietrze się już nie mieści. Tak, zafoliowane karty już ciężko, że tak powiem, wchodzą do tego pudełka, więc nie graliście, spróbujcie na Board Game Arenie, a jak to możecie kupić w ciemno. Dobra gierka i na pewno na wakacje. No raczej. I zbieranie setów, i zagrywanie akcji, i negatywna interakcja, i troszkę hazardziku. Negatywnej dużo, no, więc jak ktoś nie lubi albo nie umie, to raczej nie. No tak, nie? Tak. No bo jednak kradniemy, też, jednak staramy się. Inaczej się gra w 2 osoby, inaczej w 3, 4. Fajno, naprawdę. Tak. 2 osoby bardziej staramy się policzyć i już na przykład łatwiej jest pilnować to. Tak, i ten hazard się aż tak może nie opłaca, tak, a więcej osób już częściej będziemy właśnie dawali ostatnią szansę. Dokładnie. No dobrze, nie przedłużając, tak właśnie wyglądało 5 gierek, które warto ze sobą zabrać na wakacje, na plecak, do plecaka, do kieszeni i mieć zawsze gdzieś tam pod ręką, żeby sobie fajnie pograć. Jeśli macie jakieś propozycje, no to wrzucajcie w komentarzach, no to być może się pojawi jakiś tam kolejny filmik. No staraliśmy się, no może Gejsza akurat takie powiedzmy już starsze, ale ten dodatek je tak odmłodził. A tak to staraliśmy się oczywiście też jakieś nowsze tytuły wam tu wrzucić, więc jeśli jakieś nowsze też tam macie na myśli i powinny się one pojawić w kolejnej topce, no to czekam na propozycje. A tak klasycznie, pamiętajcie komentować, lajkować, sprawdźcie, czy aby na pewno macie subskrypcję, żeby być na bieżąco z filmikami, a tych jest na kanale całe mnóstwo. I wpadajcie na Insta, na Radarze, żeby zobaczyć, co tam u Radara słychać. Dokładnie. Także dzięki na teraz i do zobaczenia, cześć. Cześć.